cały czas słyszę od jakichś kobiet, Boże, ty coś jesz? Boże. Filmowa Emi, dziewczyna z małej miejscowości, która ujawniła swój czarny charakter i straszną pazerność. Można powiedzieć, tak. w tym filmie straszną przemianę przeszła twoja bohaterka, ale też rola wyzwanie, gdzie naprawdę miałaś takie sceny, których pewnie nie jedna aktorka by odmówiła. No być może tak, ale czytałam scenariusz, zanim rozpoczęłam zdjęcia, więc wiedziałam, na co się godzę. Tak, no. Ale miałaś jakieś, że tak powiem, wewnętrzne niepokoje, bo niektórzy nie lubią grać scen intymnych. Czy w jakiś specjalny sposób musiałaś to sobie psychicznie przerobić? No mieliśmy próby przed jakby kręceniem scen intymnych, także plan był zabezpieczany, nie było tyle na planie osób, co normalnie, więc jakby, nie miałam problemu, To są trudne sceny, ale myślę, że są też jest trudniejszy rodzaj scen i to są sceny, gdzie są wysokie stawki, czyjaś śmierć, utrata kogoś bliskiego, czy jakiś bardzo mocny zawód, rozczarowanie. To są tak naprawdę trudniejsze sceny, bo sceny intymne są dość techniczne. Może tak opowiem. O, dlatego są łatwiejsze, słuchajcie, wbrew pozorom. A zdradzisz nam techniki tego, bo niektórzy nie wierzą, że to jest prostu techniczne, wymyślone, że tam się naprawdę nic nie dzieje. No to techniki, właśnie, bo to trzeba technicznie wszystko dobrze ustalić, w sensie, dobrze, ty mnie tutaj będziesz dotykać, ja ciebie tutaj, ty mnie tutaj i no po prostu, no wszystko też jest oparte na wzajemnym zaufaniu, jakby też z partnerem. Więc tak to wygląda i właściwie moja praca, słuchajcie, za to mi płacą, nie? Za to mam w umowie, żebyście wy mieli wrażenie, że to nie jest techniczne, także dobrze, że jest takie wrażenie. Na ekranie wygląda bardzo realistycznie, bo już miałam okazję obejrzeć film, którego premierę mamy dzisiaj i o którym rozmawiamy, także wielkie szapoba dla ciebie, naprawdę. No cóż, nie jeden mężczyzna będzie zazdrościł tym aktorom, którzy z tobą występowali. A jakieś takie flow fajne złapaliście z kolegami z planu? Nie, no na pewno. Chłopcy fantastyczni, nasi Włosi. Cudownie. Ja się nawet z jednym zaprzyjaźniłam, z Jacopo Ricciotti. Będzie dzisiaj potomek przyjaciela Garibaldiego. Fantastyczne spotkanie z chłopakami. Ale to też tak jest, że na przykład nie miałaś oporów, żeby rozebrać się przed kamerą, bo jesteś tam w całej okazałości, dlatego że masz tak zgrabne, seksowne, apetyczne ciało bez grama tłuszczyku. To też dodaje pewności siebie? No właśnie, słuchaj, tutaj jest właśnie tak, że ja generalnie bardzo dobrze się czuję ze swoim ciałem, ale cały czas słyszę od jakichś kobiet, Boże, ty coś jesz? Boże, jak ty wyglądasz? I to jest takie po prostu okropne, więc... Tak jak nie mam kompleksów jakby tak na życie sama ze sobą, tak po prostu cały czas dowiaduję się, że tak od kobiet, to jest okropne. Kobiety, bądźmy dla siebie serdeczne i wspierające, bo jak my się nie będziemy wspierać, to kto nas będzie wspierał? A katujesz się na siłowni, żeby właśnie tak wyglądać, jak wyglądasz? Nie, do tego filmu troszeczkę ćwiczyłam, bo miałam takie zalecenia od pani producent, więc sumiennie się przygotowywałam. I teraz ćwiczyłam także do filmu Fuchs 2, bo gram byłą trenerkę fitness, więc tam ćwiczyłam z trenerem Sławomirem Fotkiem, cudownym trenerem personalnym.